ważne jest, żeby Warszawa miała swój budżet, żeby powiedzieć wyraźnie i poprzeć akcję Stop Janosikowemu. Warszawa oddaje miliardy złotych każdego roku dla innych gmin, a szefowie tych gmin kupują sobie kawę. Musimy powiedzieć, tak, Warszawa jest bogatą gminą, możemy oddawać, ale pieniądze znaczone na konkretne inwestycje, a nie po to, żeby dopiero samorządowcy gdzieś tam w Polsce wydawali.